Witajcie moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum, a oto przed wami 9. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Heavy Rain. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to naprawdę musicie go zobaczyć, bo Ethan Mars przechodził przez drugą próbę. I słuchajcie, w końcu się nam udało. Tak, pierwsza próba, jak pamiętacie, no nie udała mi się, ale druga próba już jak najbardziej tak. Jak ta próba wyglądała, co tam się wyprawiało, co tam się działo, to w ogóle było, kurde, bardzo dużo. Musicie sami zobaczyć, naprawdę zachęcam, zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Tymczasem wracamy, jesteśmy, że tak powiem, świeżo po tej próbie. No i Madison próbowała nas opatrzyć, znaczy ja próbowałam Ethana opatrzyć grając Madison, ale coś tu, nie wiem, no coś nie wyszło po prostu, może się nie dało go opatrzyć. W każdym razie on tu powiedział, że nie potrzebuje więcej pomocy. Czy jesteś gotowy, żeby się poświęcić, żeby dokonać poświęcenia, żeby uratować swojego syna. Okej, przechodzimy znowu do Madison. Tam była podana jakaś ulica, Marble Street. I to jest trzecie miejsce, do którego musimy się udać. O, patrzcie, do kogo wracamy. Korda. When I saw the cops, I just bolted. I wasn't thinking straight. We checked out his statement. He has an alibi for at least 3 of the murders. To jest jeden z podejrzanych. O, i nie jest. To jest jeden z podejrzanych, wiecie, którego Blake i Norman złapali. Okej. Podejrzewali, że jest zabójcą, ale wychodzi na to, że nie jest. O. Żona Ethana Marsa tutaj jest. Co tu się dzieje? Ethan came home completely drenched at about 3. I asked him where he'd been. He spoke about drowning, the rain. He didn't make any sense. There was something in his eyes, as if it wasn't really him. There may be no connection, but the next day there was that announcement about another victim of the origami killer. Find my son. I'm begging you. O kurde, patrzcie, żona Ethana Marsa przyszła na komendę, żeby powiedzieć, że no, podejrzewa ona swojego męża. A teraz przyszli do tego psychologa. I beg your pardon. I'm bound by an oath of secrecy. Under no circumstances may I discuss my patients. My job is to find Sean Mars alive, and I don't give a damn about any bullshit oath. It's your duty to inform the police if you suspect one of your patients. Spróbujmy tak. I'm sorry, I can't help you. And now I must ask you to leave. You need to cooperate for your own sake. Pomoc. Doctor, a child's life is at stake. You may know something that could help us save him. Are you threatening me? I'm just giving you some free advice, Doc. I suggest you take it. Uspokój się, Blake. That's enough. Let's get out of here. I am going to call the police and make a complaint about your behavior. Doctor, no nie, no Blake, no. The only thing I'm interested in is saving that kid's life. So you're gonna be a good boy and tell me what I want to know, or I am really gonna lose my temper. Blake, stop that. Blake, uspokój się. You have no right. Chcieliśmy to załatwić spokojnie, a Blake znowu. Ta sama sytuacja jak z Nathanielem. Znowu tutaj próbuje, kurde, na siłę. No nie, no tak. W ten sposób niczego nie osiągniemy. Come on, Doc. There's an easy way and a hard way. It's your fucking choice. You have no right to hit him. I'm saving a kid's life for Christ's sake. If you don't like it, leave. No nie wierzę w to. If you don't let go of this man immediately, I'll report you and you'll be off the case. What the hell's the matter with you, Norman? What, you getting cold feet? You don't want to save Sean Mars anymore? I want to save Sean Mars just as much as you do, but that doesn't give me all rights. So you're gonna stop this shit right now. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Feels responsible for his death. A sort of morbid neurosis. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. A może jednak? No ale to nie ma sensu! Dlaczego Ethan Mars miałby być zabójcą z origami? Ten psycholog powiedział, że wypadło to z jego kieszeni. Figurka origami wypadła z kieszeni Ethana Marsa, kiedy ostatnio tu był i wychodził, i że miewał koszmary, sny, wizje o topiących się ciałach. I ja nie mogę. Jeszcze ta żona teraz przyszła jego tutaj na komendę zameldować, zgłosić go, że podejrzewa go o to. O, ja nie mogę. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, so that if he moves, we know about it. Yes, Ethan Mars is the origami killer. Nie, ja w to nie wierzę. Znaczy, wiecie, no podejrzewałam na samym początku gry, że Ethan Mars mógłby być zabójcą z origami, ale później jak dostał tę wiadomość od zabójcy, o, wracamy do Scotta Shelby'ego, zobaczymy, co tutaj się podzieje, to pomyślałam, że no... Skoro dostał te próby, no to raczej nie może być zabójcą z origami. Oni oczywiście, no nikt tutaj nie wie o tych próbach, o tym, że Ethan Mars wybiera się w takie miejsca i próbuje tak naprawdę tym ocalić swojego syna. Nikt o tym nie wie. Kurde, teraz wszyscy będą go podejrzewać, że jest zabójcą z origami. Jeszcze żona z tymi swoimi wątpliwościami, nie? Powiedziała, że ostatnio zachowywał się dość dziwnie, bredził coś o jakichś tam tonących ciałach i zaczęła podejrzewać, że może być zabójcą z origami. Kurde, wracamy do Scotta Shelby'ego. To trochę takie dziwne, że on tu teraz jest. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ostatnio te goryle Gordiego nas wyniosły gdzieś. Dobra, chyba z tym gościem mamy pogadać. Nice shot. Thank you. Please come in, Mr. Shelby. Would you care for a coffee? Oh, no thanks. Do you play? I tried once, but I think the owner of the course is still looking for me. It's an interesting sport. It requires strength, but also a cool head and absolute precision. Would you care to hit a few balls with me? There's no danger of damaging the greens here. Okay. Take off your jacket. Okay, spróbujemy, pewnie, czemu nie? No dobra, spróbujemy poodbijać, dlaczego nie? Pogramy sobie w golfa. Co to za koleś jest w ogóle, to nie mam pojęcia, ale dobra, spróbujemy. Zaraz może się dowiemy, kto to jest. Dobra, weźmy kij. A, co tam? Dobra. No to bierzemy. I spróbujmy. The most important thing is to grip the club correctly. When you feel ready, you swing. Okej. Dobra. Ustawmy się, przygotujmy. I... zamach. Jest! Ładnie. Well, it's only your first ball. You should try to strike it a little harder next time. Okej, mocniej będziemy musieli uderzyć następnym razem. No dobra. Ale Shelby jest pobity po ostatniej walce, widać tutaj. Kramer, ojciec! O kurde. Właśnie byliśmy u Gordiego, jego syna, pamiętacie? Gordy wtedy powiedział, że jest zabójcą z origami, ale ja mu nie wierzę, nie? To każdy mógł to w sumie powiedzieć. Nie wierzę, że Gordy jest zabójcą. On tak powiedział, że jest zabójcą, bo mu się nudzi i takie ma hobby. Nie, nie jest. Dobra, spróbujmy mocniej teraz. Pięknie! I? Ładnie, ładnie. Well, then he has nothing to fear from my investigation. You have no business investigating my son. I told you, he had nothing to do with it. Kurde, zaraz... Myślę, że zaraz się wpakujemy... Mr. Kramer, it's up to me to decide who I want to investigate. Kurde, myślę, że zaraz znowu się wpakujemy w jakieś kłopoty, kurde. Jak to zawsze, Scott Shelby zawsze, nie? Boję się, że zaraz wkurzymy tego Kramera i... I może być nieciekawie. I'm an influential man, Mr. Shelby, and I pay very well for loyalty. Are you trying to buy me? Let's just say I'm trying to show you where your interest lies. How much do you want to leave my son alone? I think you misunderstood me. I don't play that game. Don't go near my son, Mr. Shelby. If you do, you'll regret it. Have a nice day, Mr. Kramer. No wiadomo, Kramer broni swojego syna, nie? No bo to jest jego syn, jaki by nie był, ale go broni, nie? No ale się wkurzył, naprawdę się wkurzył. Nie, ale Gordy na pewno nie jest zabójcą z origami. No to by było za proste. Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane i że tożsamość zabójcy z origami tak naprawdę poznamy, no, za jakiś czas, jeszcze trochę. Co do Ethana Marsa naprawdę już nie wiem. No, znaczy, z jednej strony myślę, że mógłby być, bo dużo na to wskazuje, ale z drugiej strony myślę, że nie mógłby być ze względu na to, że dostał to pudełko, że dostał te origami z tymi próbami, no i też aż za dużo rzeczy wskazuje po prostu na Ethana Marsa. Po prostu jakby cała gra chciała, żebyśmy myśleli, że to on. Tak wszystko jest tak spychane dziwnie na niego. Jakby, wiecie, aż od samego początku gry tak naprawdę. Dobra, trzecia próba. Miejmy nadzieję, że się uda. Trzecia próba to było na tej jaszczurce i po prostu tam było napisane Marble Street. Mieliśmy się po prostu udać na jakąś ulicę i pytanie brzmiało, czy jesteśmy gotowi dokonać poświęcenia, żeby ocalić syna. Wow, to jest jakaś jaszczurka. To jest zabawka, czy jest prawdziwa? Zabawka. Porcelanowa. Znaczy, w sumie może nie zabawka, bo to jest bardziej porcelanowe, więc możliwe, że jakaś porcelanowa figurka. Tam jest następna. Dobra. Tak jak Ethan powiedział, że wydają się nowe, patrząc na to miejsce. Patrzcie, jest tego więcej. Kurde. Czy ja rzeczywiście... A gdybym ja to odłożyła? To nic się nie dzieje, co? Nie. Dobra, wiecie co? Może rzeczywiście spróbuję wszystkie porozbijać. Dobra. O, tutaj coś jest. W tej coś jest. Dobra, rozbijamy. Klucz, super, może się przydać. Tam jest jakiś pokój. Dobra, mogę jeszcze inne podnieść? Nie, chyba po prostu we wszystkich tutaj byśmy musieli szukać. A tylko w jednej był klucz, nie? Gdybyśmy w tamtej nie znaleźli, to byśmy inne mieli do sprawdzenia. Dobra, otwórzmy te drzwi. No i co tutaj nas czeka przy trzeciej próbie? Trzecia próba. Figurka origami to była jaszczurka. Miejsce to po prostu ulica. No jest jakieś mieszkanie? Jakieś stare mieszkanie chyba, tak. Kurde, co my tu mamy? Co my będziemy musieli tym razem zrobić? Wydaje się to miejsce na zbyt takie... Spokojne, za spokojnie tu jest i tak pusto. Dość. No, w porównaniu do drugiej próby, którą mieliśmy. Co tym razem musimy zrobić? Dobra, zanim tu podejdziemy i usiądziemy, chcę się rozejrzeć i zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma. Znaczy, wiecie, czegoś takiego niepokojącego, dziwnego. Chcę sprawdzić te pomieszczenia. No nie, no wygląda po prostu jak stare, opuszczone, takie dawne mieszkanie. Telewizor zniszczony totalnie. Nic totalnie tutaj nie ma, łazienka, nic otworzyć nie możemy, sprawdzić, zobaczyć. No dobra, chociaż ja jeszcze tak się rozejrzę. Nie. Dobra, no to siadamy tutaj. Ale chciałam zobaczyć, czy nie ma tutaj czegoś jeszcze. No dobra, co tym razem nas czeka? Czy jesteśmy gotowi dokonać poświęcenia? Jakiego poświęcenia? Mamy odciąć sobie palce w przeciągu 5 minut. Ale czym? Przede wszystkim. Ja pierdzielę. Dobra. Cholerny świat. O nie no. Dobra, siadamy. Czymkolwiek. A nie, zbieram po prostu te rzeczy. Dobra, rozejrzyjmy się. Musi być tutaj coś jeszcze. O Boże, ja też bym sobie, kurde, przebyła twarz wodą, bo to jest po prostu do niewiarygodne, nie? O, dobra, szukajmy czegoś dalej. 5 minut. Czy mamy coś jeszcze? Dobra, to jest alkohol chyba, ale... Dobra, zostawmy go tutaj, wiecie? Dobra. Chcę sprawdzić, czy czegoś jeszcze my tu nie mamy. Co to jest? Nożyczki. Mogę je tu odłożyć? Dobra, wiecie co? Ja widzę, że ja mogę te rzeczy odkładać, więc spokojnie. Weźmy to wszystko i odłóżmy to tutaj, bo to mi się przyda. Wszystko. O, shit. Dobra. Coś jest? Coś do dezynfekcji? Dobra. No nie wiem, czy ja więcej rzeczy jeszcze jestem w stanie tu znaleźć. Chyba nie. Dobra, wiecie co? Siadamy. To jest chyba wszystko. To może napijmy się. Na dobry start. Będzie mniej boleć. Dobrze. Dobra, odstaw to. Shit. Ja nie wiem, biorę po prostu największą możliwą rzecz. Zrób to, Ethan. Ja wiem, że jest ciężko, kurde. No i czemu nie mogę tego zrobić? No nie. Kurde, muszę naciskać to, ale Ethan się mi tutaj strasznie hamuje, tak strasznie po prostu to... Dobra, naciskamy. No nie! Naprawdę muszę solidnie naciskać. Dobra, no to jeszcze raz. Nie wiem, czy słyszycie, jak ja naciskam to głośno, ale to bardzo szybko po prostu trzeba naciskać. O Boże. No nie! Kurde! To nie jest takie proste. A, to muszę przytrzymać, dobra, wszystko jasne. O Boże, to będzie więcej przycisków. No ja nie wiem, które mam przytrzymać, a które mam naciskać. Dobra, to mam naciskać. Ja pierdzielę, jakie to... No, było ładnie! Boże, ja nie zrobię tej próby zaraz. Ja nie mogę, już mi się po prostu ręce naprawdę trzęsą. Tak samo jak Ethan się cały trzęsie. Dobra. Dobra, robimy to. Uwaga. Tak! O kurde! O Boże! O ja nie mogę! O shit! O shit! O, shit. Dobra, szybko przymyjmy to, zdezynfekujmy. O, ja nie mogę. proszę. O, ja nie mogę. O. No, ta próba była naprawdę mocna. Ja nie wierzę, udało się. Zrobiliśmy to, moi drodzy. Zrobiliśmy to. O, pod stołem. Tutaj. Tutaj mamy to. Ale to było ciężkie, naprawdę strasznie mocno musiałam stukać w ten kwadrat. O, ja nie mogę. Dobra, mamy to, słuchajcie, udało się. Kolejna próba za nami, kolejne litery. Ale ile to nas kosztowało? Cały palec. Ja nie mogę. Jakie to jest dobre, jakie to jest mocne po prostu. O, już więcej tego mamy, już więcej liter mamy. Pytanie, czy jeżeli zrobię ostatnią, czwartą próbę, czy to wystarczy, czy jednak trzeba było zrobić wszystkie cztery, w sensie wszystkie cztery próby. Bo jeżeli zrobię następną czwartą, to będę mieć 3 na 4. O, się. Jakie to było mocne. Dobra, gramy dalej. Ja jestem ciekawa, co tu dalej się podzieje, nie? O. 5 minut mieliśmy na to, żeby obciąć sobie palec przed kamerą. Jeszcze mieliśmy do wyboru tasak albo nożyczki, nie wiem, złota rączka, jakie trofeum, nie wierzę. Normalnie. Dobra, wracamy do Madison. Ja się boję ostatniej próby, wiecie? Naprawdę. Pierwsze to była jazda pod prąd. Drugie to było przejście przez starą elektrownię. Nieźle się tam poparzyliśmy. A teraz obcięcie sobie palca. I thought you were supposed to be right inside the killer's head. Well, that's just it. What I know of Ethan Mars doesn't match the killer's psychological profile. I know what the jury's gonna choose between your theories and concrete proof. What the fuck is that girl doing there? If Mars comes out now, she's gonna be in trouble. What do we do, Lieutenant? Want to get her out? No, stand down. O kurde, Madison tutaj przyjechała i zobaczyła, że Ethana nie ma w aucie. Kurde, on jeszcze nie wyszedł? Jeszcze nie wyszedł chyba z tego domu. Dobra, oni siedzą i ją obserwują. Zobaczymy zaraz co i jak. Dobra, oni cały czas obserwują. Dobra, idziemy, idziemy. Ciekawa jestem, czy oni wysiądą z auta i pójdą za nią. She's going inside. Maybe she lives there. That's just as well. We don't want anyone hanging around if Mars comes out. Ethan, what happened? The police. They're out there. I think they're here to arrest you. We've got to find another way out. Shit. What's he up to in there? Wait for a go on my word. Dobra, kurde, musimy znaleźć jakąś... Tutaj? Nie, no to jest wyjście na zewnątrz. Kurde. Musimy znaleźć jakieś inne wyjście stąd. O, Ethan. Czekaj. Tutaj. Dobra, spróbujmy to przesunąć. Musimy się jakoś stąd wydostać. Dobra, jest. Popchnijmy to. Ładnie. Dobra, oni jeszcze siedzą. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Bo troszeczkę krucho by było, gdyby, nie wiem, ją też aresztowali, czy coś za współudział. Nie wiem. Nie, no ale ja nie wierzę w to, żeby Ethan był zabójcą, no... Ktoś inny, ale na pewno nie Ethan. Za dużo wskazuje na niego i w ogóle. Dobra, jest okno. Dobra, do góry, jeszcze raz. Do góry. Jest. Za wysoko. Kurde. Za wysoko, a to znaczy, że trzeba coś podstawić. O, to jest takie napięcie. Dobra, jest tutaj coś, mamy. To jest takie napięcie, wiedząc, że oni tam są na zewnątrz i że w każdej chwili mogą wyjść z tego auta albo, nie wiem, mają tutaj ze sobą jakichś ludzi. Ready on my go. Stay here, Jaden. Out of the question. I'm coming with you. Nie. It's a go. Nie. Boże, 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 ja kurde nie zdążę. Nie. Szybko. Szybciej. Ethan, wskakuj. Szybko. Oni są już przy drzwiach. Dawaj, podsadź go. Szybko. Wiem, Ethan, wiem, no ale proszę, pozbierz się. Musimy stąd spadać. O, Zdążyliśmy. Jest. Dobra. O nie. Spadajmy. Kurde. Tam, subway, metro. Dobra, szybko. Dobrze, że wszyscy tutaj stoją. Przejdziemy między autami. Dobra. Tędy. Chyba nas nie widzą jeszcze. Jest, schodzimy. Tak, schodzimy. Jest, dobra, jest, moi mili, udało się. Ależ napięcie. Nie no, coraz lepiej się tutaj robi, po prostu ta historia jest epicka, naprawdę świetna. Dobra, ale to jeszcze nie koniec, o kurde, tłum ludzi, to nie jest dobre, to naprawdę nie jest dobre. I tam bardzo źle się czuję w... No właśnie. On się bardzo źle czuje w tłumie ludzi. Ojej. Nie no, musimy się przedrzeć przez tych ludzi, no nie ma opcji. Jeszcze oni się nie odsuną. Nie wiem, czy i tam stracił przytomność, czy nie. Nie, idzie, ale jest bardzo słaby. Idą za nami! Nie jestem w stanie tędy w ogóle przejść. Dobra, tu jesteśmy w stanie przejść. Jest. To było otwarte. Dobra. Teraz po schodach. Ruchomych. Z drogi, ludzie, z drogi. Dobra, spadamy. Lecimy dalej. Ależ akcje. No nie, no zablokowałam się na tych ludziach. Lecimy dalej. Lecimy do przodu, przed siebie. Tutaj. No nie, nie mogę przejść przez nich, patrzcie na to. Nie! Nie. O Boże. Tutaj. Dobra, tu, na drugą stronę. Jest. Dobra. Jest. Udało się. Dobra, czyli musieliśmy tu zejść najwyraźniej. Szybko i tam. Jezu. Jak to było blisko. Nasza jedyna szansa. Do pociągu. Dobra. Wchodzimy. Jest. Czy uda nam się uciec? Chyba tak. Jeżeli oni się nie skapną, że mogliśmy wsiąść do pociągu. Nie znaleźli nas, nie zauważyli tego. Ja nie mogę. Dobra, dalej, wracamy do Ethana. Oż ty w życiu. Teraz przejmujemy kontrolę nad Litanem. Moi drodzy, jakie rzeczy się tu dzieją. Zbieg, kolejne trofeum. Ale rzeczy się tu dzieją. No naprawdę niesamowite. Ethan Mars, father of the kidnapped victim Sean Mars, is on the run and should be considered armed and dangerous. A police manhunt is now underway, and they hope that they will soon be able to announce the apprehension of this dangerous lunatic. Ja nie mogę. I brought some food. I didn't know what you like, so I brought some of everything. I hope that's okay. Zapytajmy o policję. To dobrze, że ich zgubiliśmy. No raczej nie, no raczej tak mi się wydaje. Znaczy zależy co Ethan o tym myśli, jak on to odbiera. I sometimes have these blackouts. Times where I don't know what I'm doing. As if I'm someone completely different. The only thing I remember afterwards is the bodies in the water. Why are you hurt, Ethan? Why were you in that apartment? I think my other self is testing me, testing my love for Sean. He wants to know if I'd love my son enough to save him. That means there's some part of me that knows where Sean is. But the only way to find him is to go through these trials. Tutaj Ethan mówi tak, jakby był zabójcą z origami, ale ja nie sądzę, żeby to był on. I'm a schizophrenic who drowned his victims and has kidnapped his own son. They'd never let me go, and I have to stay free to save Sean. I have no choice. I'm his only chance. When Sean is out of danger, I'll turn myself in, but not until then. Kurde, no ja nie wierzę w to, żeby on był zabójcą. Ale on tak jakby siebie uważa za zabójcę, jakby był... Jakby były w nim dwie osoby. Jakby budziła w nim się ta druga osoba, właśnie zabójca, ale ja nie sądzę, żeby to tak było. You don't understand. Time is running out. Sean will be dead in a few hours. I have no choice. Please, Madison, leave. Forget everything that's happened. There is nothing more you can do for me. If you want to help me, leave. Leave me to do this on my own. Nie, no to nie może być prawda. On mówi tak jakby, że jest jakaś taka druga osoba w nim i on jakby siebie uważa tutaj za zabójcę origami, jakby po prostu on sam siebie testował, czy jest godnym ojcem dla Shona. Tylko, że jakby ta druga jego część wiedziała jednocześnie o tym, gdzie Sean jest, ale nie wiedziała. No nie, no wydaje mi się, że to nie może tak... Nie, no ja jakoś nie chcę w to uwierzyć. Znaczy, mogę uwierzyć w to, że Ethan ma jakąś swoją taką drugą osobowość. Nie wiem. Traci kontakt z rzeczywistością, ma jakąś taką drugą osobowość i w ogóle, ale no nie sądzę, żeby ta druga osobowość to był zabójca z origami. Żeby to on sobie sam to pudełko tak naprawdę... O, teraz musimy znowu je otworzyć. Żeby on sam sobie to pudełko przysłał. Żeby on sam sobie to robił, żeby po prostu sprawdzić, czy jest godnym ojcem dla Shona. Sprawdzić, czy potrafi go uratować, ale nie pamięta, gdzie on był. Gdzie właściwie jest, znaczy się, jego syn. Kurde, no. No ciężko mi w to uwierzyć, wiecie. Naprawdę ciężko mi w to uwierzyć. Dobra, nie możemy sprawdzić tej torby. Tutaj coś mamy. I standardowe czynności. No dobra, słuchajcie, sprawdzimy sobie to pudełko. Ale to zrobimy już w następnym odcinku, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No, ja jestem w stanie uwierzyć w to, że nasz bohater ma jakąś taką drugą osobowość, traci kontakt z rzeczywistością, może ma schizofrenię, może są jakieś halucynacje, może to rzeczywiście dzieje się naprawdę, że on włącza się w nim ta druga osoba i po prostu on nie pamięta, co tak naprawdę robił, czuje się jak inna osoba, ale nie sądzę, żeby ta druga osoba, która w nim jest, która w nim siedzi, to żeby to był zabójca z origami. Raczej wydaje mi się, że no wiecie, tak za dużo tutaj już od samego początku gry świadczyło przeciw Ethanowi, że właśnie Ethan mógłby być tym zabójcą z origami. Może to nie jest takie proste. Wydaje mi się, że zabójcą z origami jest ktoś inny, na pewno nie Ethan. To tak nie może być, nie wiem, zobaczymy, przekonamy się w następnych odcinkach. No, w każdym razie została nam jeszcze jedna próba, zobaczymy jak to będzie. Boję się tylko tego, że też Madison mogą ścigać, że w sensie takim, że może nie od razu zaczną ją ścigać, ale jak ją zobaczą, to mogą ją złapać, nie? Zobaczymy, jak będzie dalej między Normanem i Blake'em, bo jak widzieliście, Blake znowu się posunął ostatnio do przemocy w stronę tego psychologa. Wcześniej to było to samo z Nathanielem i no ja jako Norman chcę tutaj ugłaskać tą sytuację, uspokoić i chcę załatwić to spokojnie i też nie wiadomo, do czego to doprowadzi, jeżeli ja będę uspokajać ciągle Blake'a i mówić mu, że tak nie wolno, że nie zawsze do wszystkiego można dotrzeć siłą, to jak to się skończy dla Normana? Czy Blake się obróci przeciwko Normanowi? Czy użyje przemocy na Normanie, czy zrobi mu krzywdę. No nie wiem, nie wiemy. Zobaczymy jeszcze, jak pójdzie z czwartą próbą. Jestem naprawdę ciekawa, jak to będzie, jeżeli zrobię 3 próby, a właśnie jednej z tych 4, no nie zrobię, jak to będzie wyglądać. Więc to wszystko w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Zachęcam was gorąco do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby was kolejne odcinki nie ominęły. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!